Tylko w Jezusie możemy doświadczyć pełni życia, podkreślał w czasie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Papież z niepokojem odniósł się do przyjętej przez ukraińskie władze ustawy zakazującej działalności Patriarchatu Moskiewskiego. W czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek wskazywał, że apostołowie tylko w Jezusie znaleźli odpowiedź na pragnienie życia, radości, miłości, które ich ożywiały. To dzięki Jezusowi doświadczyli pełni życia, której szukali, ponad ograniczeniami grzechu, a nawet śmierci. Dlatego nie odeszli, co więcej wszyscy oprócz jednego, nawet pośród wielu upadków i nawróceń, pozostali z nim do końca. Jak podkreślał papież, dotyczy to także nas. Nie jest nam łatwo naśladować Pana, zrozumieć Jego sposób działania, przyswoić sobie Jego kryteria i Jego przykłady. Jednak im bliżej zbliżamy się do Niego, tym bardziej lgniemy do Jego Ewangelii, przyjmujemy Jego łaskę w sakramentach, przebywamy w Jego towarzystwie na modlitwie, naśladujemy Go w pokorze i miłości, tym bardziej doświadczamy piękna bycia z Nim jako przyjacielem i uświadamiamy sobie, że tylko On ma słowa życia wiecznego. Papież zachęcał nas także do refleksji, na ile Jezus jest obecny w naszym życiu, na ile dajemy się dotknąć i sprowokować Jego słowom. Czy możemy powiedzieć, że również dla nas są one słowami życia? Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty nawiązał do przyjętej przez ukraińskie władze ustawy zakazującej działalności Patriarchatu Moskiewskiego na Ukrainie. W praktyce oznacza to delegalizację ukraińskiego kościoła prawosławnego, będącego częścią Patriarchatu Moskiewskiego. Obawiam się o wolność tych, którzy się modlą, ponieważ ci, którzy naprawdę się modlą, zawsze modlą się za wszystkich. Nie popełnia się zła dlatego, że się modli. Jeśli ktoś popełni zło przeciwko swojemu narodowi, będzie za to winny, ale nie może popełnić zła, bo się modli. Niech zatem wolno będzie się modlić ludziom, którzy chcą się modlić w tym kościele, który uważają za swój. Proszę, niech żaden kościół chrześcijański nie zostanie zniesiony bezpośrednio lub pośrednio. Kościoły są nietykalne. Z kolei ukraińskie władze przekonują, że decyzja zakazująca działalności Patriarchatu Moskiewskiego na Ukrainie sprawi, że Moskwa nie będzie manipulowała ukraińskim prawosławiem.